Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, na który nie powinienem się wypowiadać. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze, a to moi wspierający. W tym filmiku nie chcę robić żadnych śmiechów, chichów, jest on wywołany impulsem ostatnich zdarzeń i żeby nie było, że łatwym tematem chcę na was zarabiać, bo Boruto hehe popularne, to nie dodaję tutaj żadnych dodatkowych reklam. Ten filmik również na celu nie ma tutaj nikogo przekonywać, że łe, tylko obóz Naruto, Boruto do piachu i nie oglądajcie go. To tylko i wyłącznie wasza sprawa, co robicie z własnym czasem, a chcę opowiedzieć o pułapce, w którą sam kiedyś wpadłem. Zacznijmy. Ostatnio dostaję dużo wiadomości, że Boruto już jest dobre, już się dużo dzieje i ogólnie to super anime. Nie będę ukrywał, sam dotrwałem do okolic 90 odcinka i potem po prostu przestałem oglądać to anime. I to nie jest żadna krytyka ostatnich epizodów, być może są one bardzo dobre, ufam wam na tyle, żeby stwierdzić, że tak jest. Tylko że to wcale nie oznacza, że anime Boruto jest dobre, co to to nie. Nawet jeśli anime idzie w dobrym kierunku, dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy, to wciąż ta bajka jest słaba. Nie można definiować całej opinii o anime tylko wybranym skrawkiem odcinków, bo wtedy to idealnie pasuje do naszej interpretacji. I chodzi mi tutaj o to, że w tym momencie, biorąc wszystkie odcinki Boruto, których jest 170, jest ono uśredniając słabe. I jest to co prawda wycinek anime, bo jeszcze się nie skończyło, ale w momencie nagrywania tego filmiku jest to 100% odcinków, które widzieliśmy. Na ten temat jest odcinek, więc nie zarzucajcie mi proszę, że Boruto może być jeszcze dobre, bo ja się z tym oczywiście zgadzam, ale na ten moment według mnie nie jest. To trochę tak, jakbyście powiedzieli, że pierwsze Naruto jest mega słabe, bo w okolicach 140 odcinka zaczynają się filery, które trwają bardzo długo i są naprawdę wątpliwej jakości. Równie dobrze możemy brać przykład Shippudena, proszę bardzo. Wystarczy, że weźmiemy sobie wycinek, w którym była wojna, bardzo długi ark, bardzo niespójny i po jakimś czasie po prostu nie do oglądania. Mogę sypać tutaj przykładami nie tylko z anime. Weźmy Grę o Tron, świetna do pewnego momentu, potem raczej nikomu bym tego nie polecił. Wikingowie, jeden z lepszych seriali, który wręcz pokochałem, ale od pewnego momentu stał się słabszy, co akurat w tym przypadku nie znaczy, żebym nikomu nie polecał. Polecam serdecznie. I teraz, żeby nie było, ta opinia nie jest w żadnym stopniu obiektywna, to tylko moje podejście do tematu, ale pierwsze Naruto i Naruto Shippuden ma tą przewagę, że się skończyło i można tak naprawdę z takich 220 odcinków pierwszego sezonu obejrzeć 130 i praktycznie nic nie tracić. Analogicznie jest w Shippudenie, obcinamy wszystkie filery i z 500 odcinków robi nam się około 300. W Boruto tego jeszcze nie można zrobić, anime się nie skończyło to raz. Po drugie, jak dziwne byłoby oglądanie tylko tych odcinków, które są dobre, które według was wychodzą bardzo różnie. Nawet wśród fanów Boruto są ludzie, którzy piszą mi, że no było kilkadziesiąt odcinków bardzo słabych i teraz coś się dzieje. I jeśli ta tendencja się utrzyma, nie wiem, przez 20 odcinków, to jak dziwne byłoby oglądanie anime, gdzie oglądasz 10 odcinków, później czekasz pół roku na kolejne 20 i tak dalej. A do tego dochodzi jeszcze coś, co w Boruto jest nazwane kanon, a w rzeczywistości można by to nazwać w tym przypadku filerem. Chodzi mi tu o poziom jakości tych epizodów. Twierdzenie zatem, ej, ale możesz oglądać, tylko omiń te filery, jest po prostu głupie. Nie w perspektywie bajki, która wychodzi co tydzień i odcinków opartych na mandze jest 26. Do tego zapewne można doliczyć te oparte na powieści, które pewnie są dobre, więc razem jest ich 35. 35 odcinków przez 3,5 roku. Widzicie, do czego zmierzam? Nie uważam, że Boruto anime nigdy nie będzie dobre, wręcz przeciwnie. Wypowiadałem się na ten temat w innym odcinku, w którym mówiłem, że to tak naprawdę może być coś solidnego. Z tym, że gdy to zakończą, a to nie wiadomo kiedy się stanie, bo czym dłużej będziecie jak zombie konsumować takie coś, tym więcej pieniążków dla twórców anime, czy Naruto youtuberów takich jak ja. Nie oszukujmy się, nawet jeśli widzów Boruto przybywa, to zastrzyk oglądających mam i ja, który wypowiada się na jego temat bardzo rzadko. Kolejnym stwierdzeniem zabawnym, choć nie jestem pewien, czy to po prostu bait, czy też nie, jest: Boruto jest lepsze niż pierwsze Naruto.
I okej, może ja tu patrzę poprzez pryzmat nostalgii, człowieka, który się wychował tak naprawdę na Naruto i Shippudenie, czy po prostu boomera mówiącego, że kiedyś to było lepiej, a teraz to już nie ma. Jednakże, mimo że są rzeczy, które Boruto, podkreślam to znowu, anime Boruto robi lepiej niż Naruto, historia z bajki w ogóle tutaj się nie umywa. Przez te 90 odcinków, które udało mi się jakimś cudem skonsumować, prawie nic się nie wydarzyło. Bywały momenty, przebłyski, ale to nie było coś, co wypełniało większość anime, a tylko i wyłącznie jej część. W pierwszym Naruto już w tych 90 odcinkach bardzo, ale to bardzo dużo się działo. Potem oczywiście, gdy nastały filery, było kiepsko i tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam. Jednak to, co tutaj najbardziej tak naprawdę łamie to stwierdzenie, to to, że gdyby nie to Naruto, to Boruto by w ogóle nie zaistniało. Bądźmy realistami. Boruto jest marką zbudowaną na Naruto. Bez niej lwia część oglądających nigdy po ten tytuł by nie sięgnęła. Nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby konsumować treści zaczynającej się w ten sposób, że najpierw dostajesz chłam i liczysz na to, że może coś się w końcu wydarzy. Większość przestałaby to oglądać tak szybko, jakby zaczęła. Boruto po prostu jest pasożytem Naruto i oczywiście może go przerosnąć, ale wciąż te 5 czy 10 odcinków, które w ostatnim czasie trzymają poziom, nie zmienia odbioru całego anime. Wciąż jeśli polecicie komuś ten tytuł, musi on przebrnąć przez potężną falę wątpliwej jakości materiału, a nawet jeśli pójdzie za radą, obejrzy tylko odcinki oparte na mandze, to jest ich tak mało, zaledwie 20%, że zdąży on je obejrzeć w 2 tygodnie, jeśli by oglądał 3 odcinki dziennie, a jeśli miałby ochotę, to udałoby mu się to w jeden dzień. Drugi argument, który najczęściej pada w obronie Boruto, to jest stwierdzenie, że manga jest dobra. I to po prostu rozwala mnie od środka. Bo zastanówcie się, co to ma do rzeczy? To dosłownie tak samo jak powiedzenie, że serial Netflixa Wiedźmina jest dobry, bo przecież książki są dobre. Nie, to tak nie działa. Póki co pierwszy sezon Wiedźmina to trash, którym może się rozkręci. Jest to analogiczne do anime Boruto, które w większości jest słabe i może się rozkręci. Tak samo jak nie można bronić pierwszego Naruto po 140 odcinku tym, że manga była przecież subcio, tak tutaj nie można robić tego samego w Boruto. To jest niby to samo uniwersum, ale niestety dwie różne rzeczy. Biorę tutaj opinię obydwu stron. Nie staję tutaj po stronie wrogów Boruto, którzy tylko i wyłącznie hejtują je, bo co zabawne, większość tak uważa, przez to, że wrzucam jakieś memy na kartę społeczności wyśmiewające Boruto, ale memy to jedno, żyćko to drugie. Jakiś czas temu nawet postanowiłem, że już nie będę poruszał tematu Boruto, bo głupio jest się wypowiadać na temat, który ani mnie nie obchodzi, ani go nie oglądam, ale dodawać, dzielić i mnożyć już potrafię. A niestety prawda jest taka, że dobre odcinki anime Boruto to tylko mały kawałek kwaśnego tortu. I powtórzę to jeszcze raz. Nie mam zamiaru nikogo przekonywać, żebyście przestali oglądać Boruto. To nawet nie leży w moim interesie. Ten filmik to komentarz do opinii, że Boruto anime jest zajebisty, bo ostatnie 5 odcinków takie jest. To tak nie działa. Albo bierzemy pod lupę całe anime, albo tylko jego wycinki. A gdy wybierzemy tą drugą opcję, to na każdy temat można wysnuć sobie obojętnie jaką teorię, która będzie miała sens. I niczym dziwnym nie jest, że czy to anime, czy to film, czy serial, są jego słabsze i lepsze momenty. Problemem Boruto jest to, że zaczyna od dupy strony. W przypadku pierwszego Naruto dostaliśmy najpierw solidną historię, a następnie bardzo, ale to bardzo słabe filery. Natomiast Boruto najpierw zaczął od słabego kontentu, próbując przekonać innych, że hej, to jeszcze będzie dobre. I nie twierdzę wcale, że tak być nie może, uważam jednak, że póki co ocena tego anime nie jest zbyt wysoka. Dokładnie to, co odrzuciło mnie w pierwszym Naruto, czyli seria wielu, naprawdę wielu bardzo słabych odcinków, odrzuciło mnie też w Boruto, bo to wcale nie tak, że jestem zakochany w Naruto i nie widzę jego wad, podchodziłem do tego anime jakieś 3 razy. Teraz przejdę do najbardziej subiektywnej części tego filmiku, choć pozostała część też taka mocno była. W życiu już jest tak, że po prostu, aby coś zrozumieć, trzeba czegoś doświadczyć, usłyszeć to od innych albo w końcu zauważyć problem. Czasami trzeba po prostu też dorosnąć. Nie inaczej jest przecież ze mną i tak ja się pozbyłem brzemienia w postaci oglądania Boruto czy grania w Naruto online również przez kogoś z internetu, przez jakiś filmik, którego nawet teraz nie pamiętam. Liczę na to, że może ten filmik zadziała na kogoś podobnie i skłoni do refleksji. Nawet jeśli wywoła to myśl na zasadzie mylisz się totalnie gościu, to daję temu łapkę w górę, za to, że przynajmniej masz własne zdanie.
Ale nie odchodząc od tematu, tamten filmik uświadomił mi, że znajduję się w pułapce całkowicie nieświadomie. Grałem w Naruto Online, bo to dawało mi wyświetlenia, na początku nawet frajdę w odkrywaniu nowych rzeczy i przedstawianiu ich ludziom. Niestety później przez długi okres czasu gra zaczęła się psuć, a ja grałem tylko ze względu na to, że byłem z tego w tamtym czasie znany. Jednocześnie nie czując żadnej radości z gry, zero satysfakcji, nic, po prostu grałem w to jak automat, marnowałem swój czas. Nie inaczej było z Boruto, tutaj też znalazłem się w pułapce nostalgicznej, oglądałem je dlatego, że hej, przecież chcę zobaczyć, co się stanie z moimi ulubionymi bohaterami z Naruto. Poza tym mam kanał na YouTubie. A Boruto dobrze się sprzedaje, więc sam może na tym trochę zarobię, a przynajmniej będę miał free content. Jednocześnie spędzałem przed tym komputerem 20 minut kompletnie nie odczuwając żadnych pozytywnych emocji z powodu tego, co właśnie obejrzałem. A powiem więcej, było często wręcz odwrotnie. Po obejrzeniu niektórych odcinków jedyne co można było poczuć to żal, że nasze stare dobre Naruto zostało zmasakrowane. Bywały nawet momenty, że pomimo oglądania Boruto zapomniałem o istnieniu tego anime i na przykład kompletnie wypadło mi z głowy, że wyszły kolejne odcinki, po czym zbierałeś te odcinki i zamiast jednego oglądałem trzy, potęgując tylko negatywne uczucia. Ten filmik, o którym przedtem była mowa, pozwolił mi zrozumieć, że ta pułapka, w którą wpadłem, była całkowicie uzasadniona. To było już wyuczone przyzwyczajenie, które w dłuższej perspektywie nie tylko zabierało czas, który teraz sobie dużo bardziej cenię, ale też oddziaływało na życie w postaci negatywnych emocji, czy w przypadku Naruto Online było to podporządkowanie całego dnia tylko po to, aby na pewno wypełnić wszystkie zadania i nie być stratnym. To była moja rozkmina na ten temat, może ktoś ma podobnie i pomoże mu to ukształtować własne zdanie. I sorry, że kolejny raz filmik nie jest typowo o tematyce Naruto, a bardziej o mnie, ale z drugiej strony to mój kanał i se robię co se chce. Podsumowanie brzmi tak, jeśli nie przeszkadza ci to, że musisz czekać na dobre odcinki długo i jesteś w stanie po prostu nie oglądać tych słabych, to nie ma tutaj żadnego problemu. Jeśli ci się podoba to, co widzisz Boruto, również nie ma żadnego problemu. Problemem jest moim zdaniem to, jeśli nie lubisz, a oglądasz. Co z tym zrobisz? Twoja sprawa. To tylko moja opinia, musiałem się wyżyć na tym odcinku i tyle. Do widzenia. Chcecie to wbijcie za tydzień o 12 na kolejny odcinek. Cześć.